Dobra. Poszło? Witam w czwartek. Godzina przed 14. Górę tu mamy zrobioną i tu jadę do 14, ile tam nie zostało, tam jeszcze czwarte kosza i ile zachlapię, to zachlapię, reszta idzie do taczek. No tu się aż prosi o ten narożnik na tym, no ale nie ma i nie będzie. No coś tam się wytrze, dotrze. Także tam było 80, no i tu jest 5, 10, nawet 25. Taki pasek na 125 to się nie, za dobrze nie robi. Ten trapez tak raz górą, raz dołem. Dobra, zakładam kamerę. Spróbuję coś nagrać, jak rzucamy. Jak ja rzucam, bo Kamil trze, ale górę mi pomagał rzucać, także jedziemy z koksem. Także już się nagrywa, ale ja to po prostu wycinam przecież, zanim się ubierę w te wszystkie rękawiczki, zanim się bujnę. To trochę czasu mija, no przecież nikt nie będzie patrzył, jak rękawiczki zakładam. Dwie pary jeszcze. Wąż zamówiony, tylko trochę spieprzyłem jedną rzecz, że nie wziąłem jeszcze do tego z 10 metrów tego od sprężarki, bo tu zawsze trochę brakuje tego węża od sprężarki, ale no zobaczymy najpierw. Jedno się zesztukuje i czy to w ogóle to 500 zł. Czy to w ogóle będzie sens? Czy to była trafiona inwestycja? Czy będzie leżeć w magazynie? Czekać na lepsze czasy. Dobra, ja chlapię sobie tak od choinki do choinki. Kupiłem jeszcze tą złączkę, to do lancy dochodzi. To kupiłem obrotową, no może to będzie, chociaż tu no kręci się to, ale to jak jest, nieraz się tak zakręci, że już się nie kręci. Tu to ciągnąć lepiej tak, żeby się nie chlapało za dużo. Zresztą w pionie czy w poziomie to jest taki krótki pasek, że to mi nie stygnie, zresztą przy tej temperaturze to także to daje robić takie rzeczy. A dzisiaj też pogoda, cały dzień siąpi, także na dworzu by nie porobił, ja na pewno nie będę robił w deszczu, choćby nie wiem co, chyba że tam jakiś, a to zależy, ale dzisiaj bym nie robił. Ale się dosyć deszczu narobiłem i to na zdrowe nie wyjdzie. Zdrowie nie wyjdzie. Nie ma nic ciekawego do nagrywania. Tam non stop to samo i to samo. Jak moda na sukces, kurwa. Klapie równo z latami, bo tam stoi rusztowanie na tym, na stopach, ale tam i tak nie będziemy dochlapywać, bo tam fundament jest. No trochę to chce zwilżyć jeszcze, o. Gdzie widzę to. To co było pomurowane ze Superexa, to było coś to z mózgiem murował, bo te żużloki to kurwa jakiś paproch. I te wylewki tam to było. A to nie jest skończone, bo tam czekam, jak rusztowanie zejdzie, to wtedy, bo wczoraj to użyłem jak suka cebuli. Tam między tymi rusztowaniami na pół klęcząco. Dobra. Układę w wiadro, bo to leci. Później na tym rusztowaniu się można poślizgnąć. Węże pod bok, żeby nie przeszkadzało.
I co, wjeżdżam trochę na tamten tynk. A tam świta, ale to jeszcze tą prawą stroną jest po prostu za mało. To takie rzeczy się dzieją. Nie wiem, czy już nie zawadziłem kamerą. Znowu to gówno. Kurwa, potrzebne tu jak chuj do dupy. Nie, no muszę sprawdzić, czy nie zajebałem. Nie, chyba nie. Nie. Dobra, i poprawka. I no roz. Bo czas leci. Kurwa, ciągle tylko te metry. Nie muru, to posadzki, jak nie posadzki, to tynku. Za całe życie. Teraz trochę dalej. O, tu można bliżej, żeby... Pewnie się tam wadzi, kurwa, z tyłu. I poprawka poprawki. No ale tak po skosie to mi się to... Trapez mi tak się nie faluje na tym tynku. Ostatnio nawet mi glifówka wpadła, też sobie też się dobrze ściąga, bo to właśnie wszyscy glifówką robią. No to chyba z przyzwyczajenia. Gdzieś tu, a nie, glifówka gdzieś jest dalej, bo czyścili słupę. Można jeszcze raz w poziomie. Można jeszcze raz w pionie. Aha. No tu trzeba na dole uważać, bo tu jest największa siła, można dziurę wypierdzielić. A jak tego się nie trapezuje, nie skrobię się później tego, to trzeba uważać. Ale ja to zawsze wykańczam w pionie, nie wiem dlaczego. Jak jakaś dziurka zostaje, to trudno. Nawet nie przykładałem, jak to wyszło tu. Tam na takim polu to będzie dobrze, najgorzej jak jest przejście z tego. No tak jest, o. Dziura na dwa palce. Może nie, ale jest. No nie jest idealnie, jakbym to powiedział. Praktycznie mogę jechać kolejny pasek. I co, ile tam jest? Pół kosza? O kurwa. Pierdolę. Do połowy dojadę, było miało być 10 metrów. No nie jest to lekka praca. Trzeba przelecieć, żeby to było jednakowa warstwa. Będzie lepiej szkło. Tam u góry to też było przerąbane, bo stałem pójść tak wyżej niż ta półka i to też się ciężko robiło. Lepiej to się, jak się równo stoi z tym, co się chlapie, no i jeszcze prostowanie było dalej, nie? Bo tu to jest w miarę te 30 niecałe od ściany, a tam jeszcze te, to brało gdzie nie gdzie, to było po pół metra. No to kładź teraz piłkę. Przez całego węża to mi popchnie. Muszę mu spuścić powietrze, żeby mógł cofnąć agregat, bo tak to... Ciśnienia tam nie ma.
jeszcze jak słychać, jak kamienie pod trapezem skaczą, to znaczy, że jest dużo za cienko. O Jezu, ja to trzeba razy się podnieść i opuścić. Jeszcze skacze. Dobra, trzeba rzucać. A, nie rzucę, dopóki nie podłączę. Skończę to i co tu nagrywać, to nastąpi to samo. Piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj zrobiliśmy tamten szczyt i tam, gdzie jest ta niebieska plandeka, tylko że z zewnątrz, też jest zrobione i tutaj parę tych, resztę wychlapałem tej zaprawy. Dzisiaj ja w roli myjącego. Wiem, że przyszły, pani majstrowa mi pisała, że przyszły te, jak to się mówi, no te węże, to wąż i to, no to w poniedziałek będziemy testować, a na dzisiaj, no to jeszcze nie wiem, czy nie zastawimy tutaj wjazdu jakimś włókniną czy czymś. Czekajcie, muszę wody dolać. Czekamy na piłkę i zaraz wkładam tą dużą i... Znaczy ja już trochę czekam, bo ja już dwie piłki nawet włożyłem. I idzie woda, a piłek nie widać. Zaraz tu wszystko zaleję, a... To wąż jest miękki, a... Ja już nie chcę narzekać na to płukanie, bo... Bo już tyle tego było, że... Nie znudziło wam się jeszcze oglądanie tego wszystkiego, bo to teraz on, chyba że nas wróz zablokuje, bo non stop będziemy to samo robić. Ale w poniedziałek raczej nie ogarniemy, bo został nam cały dół tutaj. No i tutaj ta góra. No i tam jeszcze te pierdolniki. No i tak myślę, dwie poszły, to chyba tą dużą teraz. Już tyle wody co przepuściła. O! Może. Coś się... No może w końcu wyjdę. Pół godziny później, panowie. Pół godziny później. Mamy to. No dobra. Gdzie jest piłka? Jeszcze nie przeszło? Jeszcze nie, bo jeszcze piach leci. Ta mała. A zróbmy jej ciśnienie. No dolej. Tam piasek. Jest. Dobra, wyłącz. Kładź tą dużą. Kładź tą dużą. Ta duża, jak dzisiaj mi się Kamil wcisła w to, w tą końcówkę, jak tam resztę wyrzucałem, ledwo ją stąd wyciągłem, wiesz? Ale ja to miałem myśli, już kurwa się oderwam. Dobra, no to my, ja tu sobie poradzę. No to jest to kurwa zajebane. No, no to tymki kurwa. To nie ruchanie, panie, że sterylnie. Nie, ale starą tam dzisiaj? Tak. Nic? Dlaczego? No gdzie na co? To maszynka do ruchania jakaś czy co? A nie wiem no. Nie wiem, to ja to nie ja wiem. Tam jak tylko będzie okazja, to odpowiem. Ja wiem, jak nie poruchasz, to nie uśnie, ale ja to nie muszę tam na przykład. Ja to mogę przez spłonkę zbić raz na pół roku. Spłoneczkę? No. A ty to? No. Ja to Niemca w kask. Tak? Mamy poniedziałek, dojechał ten wąż 25.
bankami tutaj jest zachwycony nim normalnie. Jest mówi, dobry, smacznego. Jest zachwycony, bo tu ma tą obrotową końcówkę. Oh yeah. I teraz normalnie mówi, że 12 godzin może na lunchu stać. Że inwestycja trafiona, kurde. Majster jeszcze tak nigdy nie zainwestował. Lecimy od rana. Tam góra zrobiona, ale to dzisiaj to już to w ogóle kiepsko schnie. No i co, no co tu więcej mówić? Wszystko teraz jest lżejsze. Jednak tej kichy 35 się nie trzyma. Jeszcze zobaczymy, jak to się będzie wszystko spłukać. No to tu będzie jeszcze, może być haczyk.